Oczywiście mój apel pozostaje jak najbardziej aktualny. Nie bądźcie biernymi widzami. Subskrybujcie. I wtedy mu obciągnęłam. Chciałem go tylko pobudzić do działania. No wiesz, jaka jestem. Tymczasem ledwo zaczęłam, a już miałam usta pełne jego spermy. Agnieszka żaliła się Damianowi, swojemu mężowi. Mężczyzna słuchał bardzo uważnie. Uwielbiał, gdy żona chwaliła mu się podbojami. Sam również nie próżnował. Dzielili się tymi historiami w sypialni, a potem kochali długimi godzinami. Było im ze sobą wspaniale, jednak zdrady dodawały pikanterii, sprawiały, że nie nudzili się, a nawet pragnęli siebie nawzajem jeszcze bardziej. Agnieszka, wysoka blondynka o figurze modelki, leżała na łóżku w czarnym, prześwitującym szlafroku. Damian, umięśniony blondyn o wytatuowanym torsie i rękach, tkwił w samych bokserkach u jej stóp. Uważnie słuchał opowieści pięknej żony. Wyobrażał sobie, jak obciąga tamtemu facetowi, a ten spuszcza się w jej usta. Jak to go podniecało. Wargi Agnieszki, wypełnione kwasem hialuronowym, idealnie nadawały się do seksu oralnego. Gładził ją po długich, zgrabnych nogach. Uwielbiał dotyk delikatnej skóry. Bolesna erekcja dawała coraz bardziej o sobie znać. Damian już nawet nie słuchał opowieści żony. Zaczął całować ją po nocy. Najpierw łydka, następnie kolano, szedł coraz wyżej. Agnieszka doskonale wiedziała, na co przyszła pora. Po tym, jak próbowała przespać się z kolegą z siłowni, a skończyło się tylko na lasce, miała jeszcze większą ochotę niż zwykle. Położyła się wygodnie na plecach i rozłożyła nogi. Mężczyzna najpierw potarł nosem jej łono, następnie złapał zębami delikatne stringi. Chociaż jego penis pulsował z podniecenia, Damian ściągał majteczki żony bardzo powoli. A gdy już się pozbył bielizny, zanurkował głową między nogi kobiety. Bardzo lubił lizać ją w środku, czuć jej soki. Agnieszka złapała za włosy męża, uwielbiała je czochrać, mając jego język w swojej cipce. Drugą ręką masowała swój biust. Damian do języka dołączył palce, którymi świdrował wnętrze żony. Chwilę później wyjął z niej język, kontynuując marsz ku górze. Całował jej brzuch, piersi, szyję, aż w końcu dotarł do ust. Agnieszka zlizała z jego brody własne soki. Mężczyzna wolną ręką zdjął bokserki, uwalniając nabrzmiały do granic możliwości organ. Złapał go w dłoń i wsunął w cipkę żony. Delektował się jej ciasnością, delikatnie poruszając biodrami. Gdy skończył się z nią całować i spojrzał głęboko w jej błękitne oczy, jego ruchy zaczęły być szybsze. Zdecydowane i brutalne pchnięcia. Oto co najbardziej kochali w seksie. Dobrali się idealnie. Nawet dochodzili w tym samym momencie. Seks z innymi osobami był odskocznią, sposobem na nudę. Na udowodnienie sobie swojej atrakcyjności. Zawsze jednak kończył się w pewnym stopniu rozczarowaniem. Nigdy nie był wystarczająco dobry. Tak dobry, jak wtedy, gdy robili to ze sobą. Sekundę po tym, jak kobietą wstrząsnął orgazm, Damian wyjął z niej kutasa i doszedł, oblewając jej brzuch. Kochał spuszczać się na pępek i kolczyk w nim się znajdujący. Gdy wycisnął ostatnią kroplę spermy, padł obok żony. Było im wspaniale. Piękna brunetka Angelika siedziała w małej kawiarni. Właśnie skończyła poranne bieganie, po którym zawsze przychodziła na małą czarną. Taki codzienny rytuał.
Tkwiła samotnie przy stoliku, pijąc wyjątkowo latte i czytając artykuł w gazecie o kolejnej aferze politycznej. Kobieta zwracała na siebie uwagę. Duży, jędrny biust był opięty przez ciasny top. Nie nosiła stanika, to też brodawki przebijały się przez cienki materiał. Długie, zgrabne nogi miała nagie, a tyłek tylko w połowie zakrywały ciasne spodenki. Doskonale zdawała sobie sprawę ze swojej seksualności, z tego, jak działa na mężczyzn. To też przyzwyczaiła się już do lubieżnych spojrzeń samców. Tego dnia jednak obserwował ją wyjątkowy mężczyzna, krótko ścięty brunet z brodą w stylu hiszpańskim. Siedział przy ladzie na drugim końcu kawiarenki. Ubrany był w czerwoną koszulę i czarne spodnie od garnituru. Gdy dopił swoją kawę, wstał i ruszył w stronę Angeliki. Ku zaskoczeniu dziewczyny przysiadł się do jej stolika bez pytania. Kobieta odłożyła gazetę, mając zamiar wygarnąć bezczelnemu nieznajomemu. Jednak gdy tylko spojrzała w jego oczy, za nie mówiła. Zdołała jedynie wyszeptać swoje imię na powitanie, na co nieznajomy odpowiedział: wiem. 20 minut później byli już u Angeliki. Jej mąż, Karol, pracował do późna, więc nie musieli się niczym krępować. Ledwo przekroczyli próg, dziewczyna zaczęła się rozbierać. Nigdy nie zdradziła Karola, ale ten nieznajomy wzbudzał w niej niewyobrażalne podniecenie. Musiała go poczuć w sobie. Tu i teraz, natychmiast. Nic innego się nie liczyło. Gdy wbiegła do sypialni, była już całkiem naga. Położyła się na plecach, rozłożyła nogi. Mężczyzna wszedł powoli do pokoju. Rozpinał koszulę, guzik po guziku. Pomału, nie spiesząc się. Angelika była tak podniecona, że nie zauważyła zmiany w wyglądzie nieznajomego. Jego oczy stały się całkiem czarne, z czerwonymi, ruchomymi elementami. Kobieta jednak tego nie widziała, czekała, aż w nią wejdzie. W końcu się doczekała. Gdy był w środku, poczuła niesłychaną wręcz rozkosz. Jej ciało targane było dreszczami. Nie dało się opisać tego, co doznawała. Przyjemność jednak szybko zaczęła się zmieniać. Gorąco zaczęło rozchodzić się po ciele kobiety. Nie przeżyła dotąd czegoś takiego. Mężczyzna doszedł w niej. Angelika czuła, jak nasienie rozchodzi się po całym ciele. Już nie było jej dobrze. Miała wrażenie, że dusza jej gnije. Świadomość znikała, jakby zastępowana przez jaźń kogoś innego, czegoś innego. Gdy oczy Angeliki zmieniły barwę na czarną, kobiety już nie było. Istniało tylko jej ciało, w którym zamieszkał demon. Wybiła godzina 18. Karol, co prawda, miał jeszcze sporo pracy, ale na dzisiaj już dość. Cały tydzień zostawał do późnych godzin. Był piątek, więc mężczyzna postanowił, że ucieknie szybciej. Zresztą był właścicielem całej firmy, więc nikt nie mógł mu tego zabronić. Karol mógłby nawet nie przychodzić do pracy, jednak nie był takim typem człowieka. Wolał pracę od nic nie robienia. Wyłączył komputer, wstał od swojego masywnego biurka. Zamknął gabinet na klucz, polecił pani Marioli, swojej sekretarce, odprawianie wszystkich interesantów i wyszedł. Wsiadł do swojego Mercedesa z jedną myślą w głowie. Jak przyjedzie do domu, to zerżnie żonę. Oj tak, tego mu było trzeba. Ostrego rżnięcia. Sam Karol miał 40 lat, jego żona Angelika była 15 lat młodsza. Młoda, atrakcyjna kobieta, będąca ozdobą bogatego faceta. Łysy, wysoki i potężny mężczyzna z modną brodą, jakim był Karol, i bez kasy znalazłby sobie świetną dziewczynę, ale nie tak fajną jak Angelika.
Po 15 minutach otwierał drzwi wejściowe. Gdy wszedł do mieszkania, zaskoczyła go żona. Ubrana w samą bieliznę, opierała się wyzywająco o ścianę. Karola widok ten ucieszył bardziej niż cokolwiek innego mogłoby to zrobić. Natychmiast się rozebrał i rzucił na kobietę. Gdy całował ją po szyi, nie zauważył, że kolor jej oczu przybrał kolor czerni. Na jej czole wyrosły dwa małe rogi, a zęby wydłużyły się i zaostrzyły. Również paznokcie Angeliki urosły. Zanim Karol się zorientował, kobieta zanurzyła swoje ostre zęby w jego szyi. Wyszarpnęła mu grdykę. Zszokowany mężczyzna zmarł prawie natychmiast. Całą scenę z ciemnego kąta pokoju obserwował tajemniczy kochanek Angeliki. Ta właśnie kończyła pożerać gardło męża. Dzisiejszy trening był bardzo męczący. Agnieszka ledwo żyła, jednak gdy stanęła przed lustrem i popatrzyła na swój płaski brzuch i zgrabny tyłek, poczuła, że każda wylana kropla potu miała sens. Kobieta z satysfakcją spoglądała na swoje odbicie. W lustrze zobaczyła gapiącego się na nią bywalca siłowni. Był całkiem przystojny, ale dzisiaj nie miała ochoty na przygodny seks. Odczuwała zbyt duże zmęczenie. Gdy poprawiała sobie fryzurę, zauważyła, że przygląda się jej kobieta. Szczupła i bardzo atrakcyjna brunetka. Była tak ładna, że Agnieszka poczuła podniecenie. Czy nieznajoma czuła to samo na jej widok? Bardzo możliwe. Może tak do niej zagadać i zaprosić do trójkąta z Damianem? Zastanawiała się. Dawno już nie bawili się we trójkę. Ostatni raz jakieś 3 lata temu z laską poznaną w klubie. Nic specjalnego. Agnieszka odwróciła się gotowa zagadać do nieznajomej. Ta jednak już stała przy niej. Agnieszka przeraziła się. Przepraszam, nie chciałam cię wystraszyć. Nic się nie stało. Chyba się zamyśliłam i to przez to. W ramach przeprosin chciałabym postawić ci drinka. Jestem tu nowa, więc chcę wyciągnąć od ciebie jak najwięcej informacji. Dodała nieznajoma, uśmiechając się. Blondynka z radością przystała na propozycję. Poszły do pobliskiej knajpy. Rozmawiały im się doskonale. Minuty szybko zmieniały się w godziny. Agnieszka nie mogła oderwać wzroku od nowej, ślicznej koleżanki, od jej niesamowicie ponętnych ust. Zbierała się w sobie, aby zaproponować trójkąt. Wtedy niespodziewanie pierwsza odezwała się brunetka. Pokazała Agnieszce zdjęcie swojego przystojnego męża. Co byś powiedziała na wspólny wypad w czwórkę? Ale nie chodzi mi o zwykłe wyjście. Mówię o miejscu, gdzie można zaspokoić każdą fantazję. Mówię o ekskluzywnym klubie dla swingersów. Agnieszka z Damianem sporo eksperymentowali, ale poza jednym trójkątem i seksem z nieznajomymi nie próbowali niczego innego. Pomysł wspólnego wyjścia do takiego klubu wydał się dziewczynie czymś nowym, świeżym, podniecającym. Dodatkowo mężczyzna ze zdjęcia był bardzo atrakcyjny. Dobrze zbudowany, chociaż po 40. Kobieta skinęła głową na zgodę. Świetnie, Karol się ucieszy, odpowiedziała Angelika. To świetny pomysł, uradował się Damian, gdy żona powiedziała mu o propozycji nowej przyjaciółki. Jeszcze bardziej się ucieszył, gdy Agnieszka pokazała mu zdjęcie pięknej brunetki. Klub dla swingersów, że też samemu nigdy o tym nie pomyślał. Impreza, na której można ruchać do woli. Czy może być coś piękniejszego? Dla Damiana zdecydowanie nie. Spotkanie ma się odbyć za 2 tygodnie. Angelika mówiła,
że w klubie jest kilkanaście pokoi specjalnie przystosowanych do preferencji kochanków. Pokój z jacuzzi, pokój pełen zabawek sadomaso. Czego sobie nie wymyślisz, to tam jest. Damian słuchał szeroko otwartymi oczami. Wiedział już, że przez następne dwa tygodnie będzie myślami w tajemnicach pożądania, bo tak nazywał się klub. Dolał trunku sobie i Agnieszce. Siedzieli w jadalni. Światło było przygaszone. Jedli krewetki, pili dobre, portugalskie wino. Idealna atmosfera do omawiania zdrady małżeńskiej. Mam pewien pomysł. Przez te dwa tygodnie, które zostały do spotkania, nie uprawiajmy seksu. Damian zdziwił się, słysząc propozycję żony. To zaostrzy nasz apetyt, dodała po chwili, widząc minę męża. Damian poczuł stopę żony na swoim udzie. Oczywiście nasz celibat zaczniemy od jutra. Dwa tygodnie celibatu nie były łatwe ani dla Damiana, ani dla Agnieszki. Jednak obydwoje wytrzymali. Żadne z nich nie pamiętało, kiedy ostatni raz tyle żyło bez seksu. Jeszcze zanim się poznali, prowadzili bujne życie erotyczne. Damian był częstym bywalcem klubów. Podrywał dziewczyny, uprawiał z nimi seks w ubikacji lub w swoim samochodzie. Zawsze, gdy poszedł się bawić, musiał zaliczyć. Agnieszki nie bawiły kluby. Była zjawiskowa, więc faceci próbowali ją podrywać dosłownie wszędzie. Na ulicy, w bibliotece, w parku. Uwielbiała chodzić na randki, a gdy facet jej się spodobał, dostawał to, na co liczył. Poznali się na siłowni. Damian rzadko zagadywał do dziewczyn na trzeźwo, jednak Agnieszka tak mu się spodobała, że postanowił spróbować. Dziewczynie również przypadł do gustu wytatuowany blondyn ze słabą gadaną. Czas ze sobą spędzało im się doskonale, ale naprawdę zakochali się w sobie po pierwszym razie. Było im jak nigdy dotąd. Damian, który zazwyczaj rzucał dziewczyny jakieś 5 minut od spuszczenia się, stracił głowę dla smukłej blondynki. Ślub odbył się 5 miesięcy po pierwszej randce. Największy cmentarz w mieście, jak każdy o tak późnej porze, wzbudzał strach wśród ludzi. Nikt się nie zapuszczał w takie miejsce po zmroku. Strach przed rzeczami, w które nie wierzy się za dnia, w nocy skutecznie odstrasza. Zwykle jednak cmentarze są bezpieczne. Nie spotka się tam żadnych złych istot. Tej nocy ten cmentarz był wyjątkiem. Mężczyzna z hiszpańską bródką, ubrany w czerwoną koszulę i czarne spodnie od garnituru, pojawił się w jednej z alejek między grobami. Stawiał kroki powoli, rozglądając się swoimi czarnymi oczami dookoła. Za nim jak cień podążała Angelika. Ciemność skutecznie maskowała obecność dwójki nieproszonych gości. Co tutaj robimy, mój mistrzu? Zapytała dziewczyna. Mówiłem ci, żebyś mówiła mi po imieniu. Farsów, żaden mistrz, odpowiedział z irytacją mężczyzna. Jutro zaczyna się impreza w tajemnicach pożądania, a obiecałaś Agnieszce seks ze swoim mężem. Farsów przystanął przy jednym z nagrobków. Był to stosunkowo świeży grób. Uklęknął, położył dłoń na ziemi, która w miejscu dotknięcia zaczęła drżeć. Nie możemy jej zawieść. Dzień dłużył się Damianowi niemiłosiernie. Godziny wlekły się jak nigdy. W pracy dodatkowo miał mało zajęć, co tylko rozciągało kolejne minuty. Co chwilę spoglądał na zegarek. Pracę kończył o 14:00, natomiast spotkanie w tajemnicach pożądania miało się zacząć o 16:00. Nie mógł się doczekać tego dnia. Dwa tygodnie bez seksu były męczące. Erekcje były wręcz bolesne. Mężczyźnie ciężko było się skupić na czymś innym niż wilgotna, ciasna cipka. Czas nie był łaskawy również dla Agnieszki.
Kobieta siedziała w domu i czekała na przyjście Angeliki, która miała być przewodniczką dla małżeństwa. Od momentu poznania się kobiety spędzały ze sobą wiele czasu. Razem chodziły na siłownię, na zakupy, do kawiarni. Co dziwne, Agnieszka nie poznała jeszcze Karola, męża Angeliki. Podobno wyjechał służbowo i pozna go dopiero w tajemnicach pożądania. Może to nawet lepiej? Fakt poznania kochanka chwilę przed seksem dodawał pikanterii. Blondynka siedziała przed lustrem i robiła makijaż. Wcześniej wydepilowała całe ciało, dobrała seksowną bieliznę. Była gotowa na ostre rżnięcie. Według opowieści przyjaciółki, Karol był sprawny w łóżku, więc kobieta była spokojna o dzisiejszą noc. Zresztą i tak wieczór skończy z kutasem Damiana między nogami. Gdy się umalowała, usłyszała odgłos otwieranych drzwi. Szybko wstała i pobiegła na spotkanie z mężem. Razem z Damianem przyszła Angelika. Ubrana była w czarną, obcisłą sukienkę, podkreślającą jej zgrabną figurę. Zobacz, kogo znalazłem, mężczyzna się uśmiechnął. Pocałował żonę na powitanie. Teraz idę wziąć prysznic i będziemy mogli wyjść. Agnieszka ubrała białą bluzkę z dużym dekoltem i ciasno opinającą tyłek spódniczkę. A gdzie Karol? Myślałam, że przyjdziecie razem. Ważne sprawy w firmie go zatrzymały. Poznasz go w klubie. Kobiety usiadły w salonie. Agnieszka zrobiła kawę. Czekając na Damiana, rozmawiał o tym, jak wspaniały będzie dzisiejszy wieczór. Zanim się spostrzegły, wrócił Damian. Ubrany był w białą koszulkę od Calvina Kleina i jeansy. Agnieszka zadzwoniła po taksówkę. 5 minut później cała trójka znalazła się w samochodzie. Wysiedli przed niczym niewyróżniającą się kamienicą. Żadnych szyldów, żadnych reklam. Nic, co by wskazywało na istnienie tajemnic pożądania. Damian z Agnieszką byli nieco zdezorientowani. Spodziewali się luksusowej willi. Uśmiech jednak nie zniknął z twarzy ich towarzyszki. Brunetka wskazała drewniane drzwi, wyglądające tak zwyczajnie, jak to tylko możliwe. Drzwi otwarły się. Wyszedł z nich Farsów, ubrany jak zwykle w czerwoną koszulę i ciemne garniturowe spodnie. Uśmiechał się szeroko, ukazując niezwykle białe zęby. Agnieszka poczuła podniecenie na widok mężczyzny. Farsów podszedł do trójki gości, ucałował Angelikę, a małżeństwu podał rękę. Nazywam się Farsów, jestem właścicielem tego klubu. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze u mnie bawić, a także, że odkryjecie tajemnicę własnego pożądania. Następnie wskazał ręką na wejście do klubu. Cała trójka ochoczo ruszyła przed siebie. W klubie paliło się delikatne światło. Nie było krzeseł, tylko wygodne sofy. Po prawej stronie stał duży bar. Po lewej biegł korytarz z dużą ilością drzwi prowadzących do pokoi uciech. Większość miejsc była zajęta. Ludzie pili, rozmawiali, a niektórzy już nawet zabawiali się ze sobą. Między stolikami chodziły kelnerki. Wszystkie piękne, z dużym biustem i długimi, zgrabnymi nogami. Ubrane jedynie w czerwone stringi i podwiązki. Damianowi zdecydowanie się tu podobało. Ku radości pań, stoliki obsługiwali również kelnerzy. Umięśnieni i opaleni, odziani w ciasne slipki. Damian wskazał wolny stolik przy ścianie. Gdy cała trójka usiadła, zjawiła się kelnerka, wręczyła każdemu kartę alkoholi. Wybór był ogromny.
Whisky, o jakich nigdy nie słyszeli, wina nawet sprzed 70 lat, luksusowe wódki czy piwa z całego świata. Znów pojawił się farsów. Nie martwcie się o rachunek, jesteście moimi gośćmi, więc wszystko na mój koszt. Ta wiadomość niemal zwaliła Damiana z nóg. Spojrzał uradowany na żonę, po czym chciał podziękować gospodarzowi, ale jego już nie było. Agnieszka i Angelika zamówiły po lampce czerwonego wina z Francji, Damian szklankę 40-letniej whisky. Gdy dopili swoje drinki, Angelika zwróciła się do Agnieszki. Karol już czeka na ciebie w pokoju numer 7. Ja z Damianem pójdę do pokoju obok. Małżeństwo ucieszyło się, że nastała chwila, na którą czekali. Mężczyzna rozejrzał się po klubie. Na sofach było znacznie mniej par niż na początku. W jednym z kątów zauważył całkiem zgrabną brunetkę, obciągającą jednemu z kelnerów. Przy jakimś stoliku dwóch facetów bzykał pulchną, krótkowłosą blondynkę. Damian z Angeliką weszli do pokoju uciech. Na środku stało wąskie łóżko z kajdanami. Ściany były czerwone. Takich rzeczy jeszcze nie próbowałem. Kto będzie skuty? Zapytał Damian, obchodząc powoli łoże. Ty będziesz zdany na moją łaskę, odpowiedziała brunetka, ściągając sukienkę. Stanęła przed mężczyzną w samych czerwonych stringach. Miała duży, idealny biust. Damian poczuł silną erekcję. Szybkim ruchem pozbył się spodni. Angela uklękła przed Damianem, wzięła jego nabrzmiałego członka do ust, ssała go i delikatnie podgryzała. Była niesamowita. Gdy Damian poczuł, że zaraz dojdzie, kobieta skończyła. Wstała i pokazała swojemu kochankowi łóżko. Damian natychmiast się na nim położył. Kobieta skłuła jego ręce i nogi. Teraz jesteś zdany na moją łaskę. Agnieszka była sama w pokoju numer 7. Nieobecność Karola przestała ją bawić. Nie dosyć, że nie znalazł czasu na poznanie jej w ciągu ostatnich 2 tygodni, to jeszcze spóźniał się na spotkanie. Jej pokój miał niebieskie ściany, na których wisiały obrazy przedstawiające kochanków w różnych pozycjach. Łóżko było duże, w kształcie serca. W lewym kącie stał stolik z prezerwatywami. Kobieta stanęła przed największym z obrazów. Przedstawiał 3 kobiety klęczące przed muskularnym facetem. 2 lizały jego żołądź, jedna głaskała go po umięśnionym brzuchu. Nagle drzwi do pokoju się otwarły. Kobieta była zła na swojego przyszłego kochanka, więc nie odwróciła się. Poczuła jednak straszliwy smród rozkładającego się zgniłego mięsa. Całkiem nagi i skrępowany, Damian osiągał szczyt podniecenia. Dodatkowo Angelika drażniła się z nim, delikatnie muskając językiem jego kutasa. Tak bardzo pragnął zanurzyć się w niej, poczuć fiutem jej wilgotną ciasność. Dziewczyna zdjęła stringi. Jedną nogę położyła mu na ramieniu. Teraz dokładnie widział upragnioną dziurkę. Najgorsze, że był skuty, nie mógł nawet jej dotknąć. Angelika zsunęła z niego nogę. Była wyraźnie rozbawiona podnieceniem i zniecierpliwieniem swojego partnera. Złapała ręką jego jądra. Mocno ścisnęła, ale natychmiast rozluźniła uścisk. Mężczyzna zawył. Coraz bardziej się denerwował. Co jak co, ale ściskanie jądra mu się nie podobało. Brunetka była jednak coraz bardziej rozbawiona. Uśmiechnęła się szyderczo. Damian z przerażeniem zauważył wyraźne zmiany u kobiety. Jej oczy stały się całkowicie czarne, zęby zaostrzone, a na czole wyrosły małe rogi.
Zaczął krzyczeć, ile sił w płucach, spodziewając się interwencji ochrony. Pomoc jednak nie przyszła. Smród był porażający. Kobieta aż zgięła się w pół, zwymiotowała. Odwróciła się i zwymiotowała jeszcze raz. W drzwiach stał Karol, jego ciało gniło. Pod skórą widać było ruch setek larw. Miejscami brakowało całych płatów skóry. Karol nie miał warg, uszu i kawałka nosa. Był nagi, jedyną, niegnijącą częścią ciała. Trupa był jego sterczący kutas. Jednak w jądrach widać było taki sam ruch larw, jak w mięśniach czy pod skórą Karola. Trup podszedł do kobiety, złapał ją za gardło, podniósł i rzucił na łóżko. Szybkim ruchem zerwał z niej ubranie. Kobieta przeturlała się na kolana i próbowała uciec, jednak Karol położył się na nie. Przygniótł kobietę ciężarem swojego ciała. Mężczyzna zwymiotował przy twarzy Agnieszki. W jego żygach wiły się tłuste larwy. Upiorny kochanek zanurzył rękę w swoich wymiocinach. Następnie wytarł palce o twarz blondynki. Zanurzył palce w jej usta. Kobieta płakała i żygała. Martwy kochanek wbił swojego nabrzmiałego penisa w jej odbyt. Ból przeszył kobietę. Lędźwie, niby gnijące i pełne robactwa, pracowały jak u zdrowego, żywego mężczyzny. Pchnięcia były szybkie, mocne, wręcz brutalne i bardzo bolesne. Agnieszka nie rozumiała, co się dzieje. Jak to możliwe, że martwy Karol ją gwałci? Dlaczego ochrona nie reaguje na jej krzyki? Przecież tu musiała być jakaś ochrona. Najwyraźniej jednak nie, gdyż nikt nie interweniował. Karol kontynuował akt brutalnego gwałtu. Kutas wchodził coraz głębiej dzięki krwi zalewającej odbyt dziewczyny. Czym ty kurwa jesteś? Zapytał przerażony Damian. Wygląd dziewczyny, która miała spełnić jego erotyczne fantazje, przyprawiał go o zawał serca. Nigdy w życiu tak bardzo się nie bał. Angelika doskonale o tym wiedziała. Cieszył ją strach ofiary. Oblizała się lubieżnie. Położyła dłoń na torsie mężczyzny. Delikatna skóra jej dłoni przyjemnie łuskała klatkę piersiową Damiana. Ten nie czuł jednak podniecenia, a jedynie olbrzymi strach. Ruch palców kobiety zakończonych długimi, wyraźnie ostrymi pazurami wskazywał, iż może chcieć ich użyć. Chciała. Powoli zaczęła wbijać szpony w skórę swej ofiary. Niespodziewanie szybko tkanka ustąpiła. Kobieta masowała żebra, odrywając od nich mięśnie. Mężczyzna nigdy nie czuł tak potwornego bólu. Kobieta nie wkładała dłoni zbyt głęboko, jednak to wystarczyło, aby zalać całego kochanka krwią. Masowała jego żebra i mostek, czerpiąc z tego dziką przyjemność. W końcu wysunęła dłonie spod luźnej już skóry. Damian zaczął tracić przytomność. Angelice nie spodobało się to. Na jej szczęście demoniczne zdolności pozwalał na podtrzymanie Damiana w pełnej świadomości. Gdy tylko skorzystała ze swojej mocy, a mężczyzna otworzył oczy, roześmiała się. Wbiła paznokcie w żołądź swojej ofiary i wyszarpała kawałek ciała. Oderwane mięso powoli włożyła do ust, przegryzła i połknęła. Nagle drzwi do pokoju otwarły się z hukiem. Damian pomyślał, że jest nadzieja na ratunek, że to ochrona, zwabiona jego krzykami, w końcu postanowiła interweniować. Niestety do pokoju wbiegł jeden z gości imprezy. Miał na sobie jedynie koszulę i marynarkę, od pasa w dół był nagi. Nie miał penisa, a jego nogi były czerwone od krwi. Stanął jak zamurowany na widok Angeliki i Damiana. Był to błąd, gdyż po chwili dopadły go dwie były kelnerki,
i wciągnęły z powrotem do głównej sali. Drzwi na powrót się zamknęły. Nikt już nam nie będzie przeszkadzał, rzekła brunetka, po czym usiadła na swojej ofierze. Otworzyła usta, obnażając długie kły, które po chwili zanurzyła w twarzy Damiana. Odgryzła mężczyźnie prawy policzek i kawałek nosa. Wszystko dokładnie przeżyła, połknęła i rozwarła szczękę, by ponowić atak. Ból był porażający. Kobieta nie miała już siły się bronić. Leżała i płakała, pogodzona z losem. Losem, którego nie rozumiała. Potworny kochanek nagle wyszarpnął kutasa z poranionego odbytu dziewczyny. Przystawił go do jej twarzy i się spuścił. Zielona i potwornie śmierdząca sperma zalała oczy Agnieszki. Zombie podniósł się i spokojnie stanął w kącie pokoju. Kobieta, początkowo sparaliżowana strachem i bólem, nie ruszała się, jednak stwierdziła, że nic gorszego nie może jej czekać. Podniosła się i rzuciła do drzwi. Trup nie próbował jej powstrzymać. Gdy weszła do głównej sali, przeżyła kolejny szok. Goście byli zjadani żywcem przez demony, będące wcześniej kelnerami i kelnerkami. Widziała, jak wielki, masywny demon posuwa mały kawałek ciała, który okazał się pizdą i kawałkiem brzucha. W innym kącie trzy kobiety pożerały wciąż żyjącego bruneta. Dwie zajęte były jego jelitami, jedna obgryzała mu rękę do kości. Całe pomieszczenie śmierdziało krwią i fekaliami. Gdyby nie to, że Agnieszka wyżygała już wszystko, co miała w żołądku, znowu by zwymiotowała. Ostatkiem sił wstała i weszła do pokoju, gdzie znajdował się Damian. W środku przemieniona Angelika wyżerała wnętrzności zmartwego już mężczyzny. Agnieszka poznała męża po tatuażach. Jego twarz była już zjedzona. Kobieta nie miała nawet siły krzyczeć czy płakać. Obfite krwawienie osłabiało jej organizm. Jedyne, co mogła zrobić, to osunąć się na ziemię. Wtedy do pokoju wszedł właściciel klubu. Oczy Farsufa były czarne jak u pozostałych demonów. Oparł rękę o ciało Damiana i spojrzał na Agnieszkę. Co to ma być? Zapytała słabym, lekko słyszalnym głosem. Tak się składa, że jestem aniołem stojącym po stronie Lucyfera. Moją specjalnością jest cudzołóstwo. Najczęściej zdobywam ludzkie dusze w inny sposób, jednak od czasu do czasu muszę nakarmić swoje sukuby i inkuby. Miałaś pecha trafić na taką właśnie ucztę. Na innym spotkaniu w moim klubie na pewno by ci się spodobało. Uśmiechnął się i wyszedł. Blondynka spojrzała jeszcze raz na wytatuowane ręce swojego męża. Uroniła ostatnią łzę, po czym zemdlała.